taka umiejętność zachowania się elegancko w momentach, w których no, potrzeba. Czyli na przykład dzisiaj, 11 listopada, no, żeby przyjść jednak ubranym elegancko, schludnie i podczas jakiejś akademii bądź apelu jednak zachowywać się poważnie, a nie, że tak to powiem, no, głupio sobie żartować, tak? Jednak żeby ta powaga i ta pamięć, żeby każdy z nas ją miał, tak? Bycie patriotą to ja rozumiem jako miłość do mojej ojczyzny, czyli jestem wierna jej, staram się, żeby właśnie mój kraj był dobrze reprezentowany. Ja też jakby jestem właśnie tą osobą, która reprezentuje go. No, ja sama myślę, że jestem patriotką, więc też staram się to pokazywać, czyli właśnie chodzić na święta, obchodzić właśnie takie święto jak 11 listopada i właśnie to uważam za patriotyzm. Patriotyzm w czasach, kiedy była wojna na przykład, to wiadomo, walka za ojczyznę, ale w obecnych czasach również możemy być patriotami. Ja czuję się patriotką, ponieważ no, uczę się dla Polski na przykład, żeby potem móc pracować dla niej, żeby mogła się rozwijać i być dobrym, wielkim państwem. Patriotyzm to jest również pamiętanie o historii Polski, uczenie się jej, praktykowanie również polskiej tradycji, a nawet takie małe, głupie rzeczy, jak, nie wiem, ekologia, segregowanie śmieci, bo to jest dbanie o środowisko tej ojczyzny, czyli również okazywanie miłości do niej. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, którą może zrobić młody człowiek, by wbić się w ten duch patriotyzmu, jest poznanie polskiej historii, bo to jest w sumie najważniejsza część tego patriotyzmu. My musimy znać swoją historię, żeby wiedzieć, na jakich fundamentach została wybudowana nasza kultura, na jakich fundamentach my się obecnie znajdujemy. To jest najważniejszy element. Dodatkowo znajomość polskich symboli, tego, co jest dla nas ważne narodowo od wielu wieków, godło, hymn, flaga, to jest, myślę, ważna część młodego polskiego patriotyzmu. Dodatkowo my, znając te symbole, znając historię Polski, to my będziemy potem to przekazywać kolejnym pokoleniom. Według mnie patriotyzm to jest celebrowanie tego, z jakiego kraju pochodzimy, czyli tutaj w tym przypadku Polski. Celebrowanie tego języka, korzystanie z niego w sposób kulturalny, z zachowaniem wszelkich zasad, czyli bez używania jakichś wulgaryzmów, większych kolokwializmów. Przede wszystkim skupianie się na polskich produktach, czyli przykładowo gdy idę do sklepu, skupiam się na tym, czy produkty są z polskiej firmy, czy z zagranicznej, oraz przede wszystkim też bycie dumnym z bycia Polakiem, czyli nie krytykowanie jakiegoś naszego kraju tylko dlatego, że jestem z Polski, tylko patrzenie na negatywy, ale też nie rozpatrywanie tego, że on nie lubi być Polakiem, bo coś się dzieje, tylko próba naprawienia tego. Myślę, że patriotyzm to jest jakieś zamiłowanie faktycznie do tutaj naszego narodu, ale też nawet na nieco bardziej lokalnym poziomie, w tym wypadku do Wałbrzycha. To, że faktycznie chcemy być kojarzeni z tą miejscowością, to, że czujemy się dumni, że przynależymy tutaj do tej społeczności. I myślę, że to też się buduje właśnie przede wszystkim i przynależnością do tego, to, że obracamy się w tym społeczeństwie, uczestniczymy tu we wszystkich wszelkich wydarzeniach, na przykład świętach narodowych. I na poziomie takim codziennym myślę, że większość osób wyznaje to właśnie przez to uczestniczenie w tym wszystkim. Patriotyzm na co dzień można wyrażać przez szacunek do symboli narodowych, przez szacunek do kultury polskiej, przez właśnie dumę z tego, co jest polskie, przez brak właśnie takiego błędnego przekonania, że to, co jest zagraniczne, jest lepsze, właśnie przez brak wypierania się tej kultury, przez uczucie dumy, że my, tak jak też inne narody, mamy swoją kulturę i mamy być z czego dumni, mamy za sobą burzliwą, ale też bardzo bogatą historię. I mamy po prostu z czego być dumni jako Polacy. No, w moich zainteresowaniach wyrażę przede wszystkim pewną troskę o ojczyznę, tym, że chcę być, powiedzmy, no nie tyle, powiedzmy, określany takim przykładnym obywatelem, ale chcę po prostu być wartością dodaną dla społeczeństwa, wartością dodaną do ojczyzny. Chcę, aby też dzięki mnie ona się bardziej rozwijała. Też w sensie, w ogóle co to jest naród? Naród to my, to wszyscy Polacy, wszyscy ludzie. Więc chcę też być generalnie dobrym człowiekiem, chcę
nie być właśnie taką osobą, która negatywnie wpływa na innych. Chcę raczej być osobą dość kulturalną, wiodącą, rozwijającą się, przede wszystkim edukującą się, tak? Chcę, żeby moja pewna kultura osobista, chcę, żeby moja wiedza się coraz bardziej poszerzała, żebym widział coraz większe horyzonty i też przez swój własny rozwój przyczyniał się do rozwoju ogólnego społeczeństwa, ogólnego narodu i to jest moim zdaniem, to właśnie samokształcenie się, ten rozwój jest moim zdaniem takim dość aspektem wiążącym, jeżeli chodzi o taki patriotyzm mój osobisty. Czyli to, że przez fakt, to jakim ja się chcę stać człowiekiem, to, że chcę pokonywać swoje pewne ułomności, swoje pewne problemy, poprzez fakt zdobywania właśnie tej nowej wiedzy, w ten sposób chcę właśnie przekuć tą swoją siłę, swoją moc na dobrostan ogółu, tak? Ponieważ no, też słowa chociażby Tadeusza Kościuszki, że największe zwycięstwo to jest zwycięstwo, jakie odnosimy nad samym sobą i właśnie poprzez to zwycięstwo nad samym sobą, nad swoimi słabościami chcę dać ogółowi, chcę dać narodowi jakieś pewne wsparcie, jakoś właśnie coś dobrego pod siebie.